Hej, siemanko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Valhalla Hills. Wiem, że miał być Wiedźmin czy cokolwiek innego, ale osobiście chciałbym spróbować poprowadzić tą seryjkę do takiego przysłowiowego końca, bo przynajmniej zobaczyć, co więcej ze sobą ona niesie. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to że mamy portal bardzo blisko. Tu mamy tylko czterech przeciwników. To nie jest dużo, to jest, nawet bym powiedział, bardzo mało. Problem polega na tym, że nasza wioska będzie naprawdę bardzo, bardzo skromna. Ja nie mam najśmielszego pojęcia, co tutaj zrobić. Ja bym spróbował mimo wszystko bardzo szybko ogarnąć tę mapę i zrobić ołtarz. Potrzebne są cztery kamienie. Dobra, spróbujmy jebnąć tutaj to. Będzie potrzebne to plus parę drewna. No to akurat nie będzie dla nas... O! Jeszcze lepiej. Tutaj. Tutaj od razu pykniemy sobie. Albo nawet i tu. Myk. Osobiście drewna tutaj za dużo nie ma. Więc to będzie naprawdę bardzo, bardzo uciążliwe. Ale teoretycznie powinniśmy mieć tutaj leśniczego, który będzie sadził drzewa. I warto byłoby go zrobić tutaj. Na wszelki wielki. Później zrobimy drwala. Kurde, chciałbym to zrobić w miarę szybko. Właśnie stosując tutaj pracowników. Tutaj myk, tutaj jeszcze jeden bob budowniczy. Jest was wystarczająco dużo, zajmiecie się w tym w pierwszej kolejności. Myk, 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 myk. Na kurzej do roboty, wafle. Pięknie. Dobra. Czy coś wy chcecie w ramach ofiary? Otwarcie portalu powoduje przyzwanie adwersarzy do tego świata. Obłaskaw ich ofiarami lub walcz z nimi. Ten portal jest zablokowany. Dobra. Żeby móc to zrobić, to potrzebuję zrobić tego punkta śmiesznego kontrolnego. Okej, okay, panie leśniczy. Z patyków robisz saplingi, tak? Sadzonki. Nakurzaj tymi sadzonkami. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Okej, okay, bardzo dobrze. Portal, budynek, wszystko jest ok. Czego potrzebujemy? Albo ofiara z 5 pszenicy, co nie jest wcale dużo, ale dotarcie do tego będzie naprawdę wymagające. Albo zabicie lodowych strażników. Dobra, ja sobie to teraz tutaj cofnę. Mniej więcej gdzieś tutaj. Tutaj nie będzie przeszkadzać. Spójrzmy, jak wygląda farma pszenicy. Potrzeba 4 desek. Nie mam 4 desek. Żeby zrobić deski, potrzebuję tatrak. Mogę pójść bardzo szybko w drwala i tatrak. I chyba tak zrobimy. Tutaj potrzeba więcej drewna wykorzystać. Ja pierdyka. Chciałbym tego nie wykorzystywać, no dlatego raczej pokuszę się o troszeczkę większy zbytek drewna, bo tutaj, jak wiadomo, w momencie, kiedy mamy problemy z terenem, on jest nieprzyjazny. Jezus, jak to drzewko rosną. Ja nie mogę ich ściąć. Ściąciać. No. Mogę albo się z nimi nakurzać, co będzie bardzo, bardzo uciążliwe. I też będę potrzebował pójść w narzędzia, pójść zrobić topory. Ale to będzie teoretycznie łatwiejsze. Chciałbym mimo wszystko spróbować zrobić to. Zbudować Brodir. Mój przyjaciel Brody. Kurde, ja myślałem, że to jakaś pszczoła leży. A to tylko Viking. Będę chciał zrobić właśnie tego drwala, żeby on tutaj ponakurzał. Później zrobić tatrak, do którego potrzeba trochę kamienia. A następnie pójść w farmę pszenicy, która potrzebuje tylko 4 desek. Niby tylko, ale jednak to jest całkiem sporo. No jasne. Teraz potrzebujemy warsztat z narzędziami, ja?
weź mi powiedz, czy w momencie, kiedy ty tu pracujesz, potrzebujesz czegoś? Mam dostawcę. No to chuj nie dostawcę. No ale też przydatne. Dobra. Czy ty potrzebujesz zrobić warsztat z narzędziami? Jeżeli tak, to naprawdę bardzo niefajnie. Bo zużywamy tu już kolejne 3 logi. Logs. 3 logs are used. Okej, okay, mogę tutaj zrobić na szczęście. Nie będzie tutaj aż tak bardzo stratnie. Pyk. Pamiętajmy, im mniejsze straty, tym lepiej dla naszej ekonomii, gdyż nie posiadamy zbyt dużo zasobów. Ja tu widzę parę patyków, parę skór, parę kamieni, flintu. Nie, no ja mówię flint, krzemieni. Jest bardzo, bardzo spoko. To będzie musiała być naprawdę bardzo uboga osada. Aktualnie przechowywane 0. To jest właśnie, to jest tak kurewsko głupie w tej grze. Masz napisane sadzonki i zapisane ich tutaj ilość. Ale to jest ilość ogólna, gdzie aktualnie przechowywane są 3. Nie mogłoby być to po prostu ze stałą zmieniającą się liczbą, na przykład 0 na 9, 3 na 9, 3 na 55. W ogóle po co mi fakt wiedzieć, ile tego miałem? To jest takie trochę bez sensu. No ale cóż, tak twórcy stwierdzili, że zrobią, no to zrobili. Nie będziemy się z tym, kurde, kłócić, bo nie ma sensu. Tak już stało się i się nie odstanie. Nasz warrior, tutaj Uda, nic nie robi. I akurat mi to bardzo, bardzo nie przeszkadza. Sobie nawet tutaj przestawię to główienko tutaj. Mogę wyżej? Nie, dobra, to niech to zostanie tu. Nawet nie będziemy chcieli dochodzić do stanu, w którym będziemy musieli walczyć. Staramy się zrobić tatrak, żeby on już wydobywał. Aktualnie przechowywane 4 na 10. Z jednej strony bardzo dobrze. Z drugiej strony zastanawiam się, skąd on to wziął. Dobra. Skoro mamy to, to trzeba wybudować. Jeden, no ewentualnie 2. Dwa się przydadzą. Plecak. Plecaki są produkowane przez twórców. No ale kurde, dla kogo one są? Moglibyście powiedzieć. Odblokowano młody architekt. Młody architekt, twoi wikingowie zbudowali 50 budynków. Ło, dziękuję. Cieszę się. Akurat mi to nie jest potrzebne. Wybudowaliśmy na razie 4. Ty to mi tam nawet nie idź, kurde. Masz piękną brodę, ale tam nie idź. Bo tam są, kurde, niebieskie duszki łakomczuszki. I on się zrobił taki srogi wpierdol z dupki, że się naprawdę posrasz. Patrzcie rybki. Łybki. Ile łybków tutaj jest. Shit. Szczerze, gdyby nie to, że ja bardzo chcę zrobić jak najszybciej w... Ja mam nadzieję, że ja będę w stanie w ogóle zrobić to. Mamy... Drwala. Mamy tatrak. Co? Robimy tatrak? Chciałbym zobaczyć farmę pszenicy, czy mogę stawić tutaj. Dobra, farmę mogę jemnąć tu. Czy idziemy w tatrak? Troszkę więcej tego. Dodatkowe 2 drewna będą. Chyba, że mogę gdzieś tutaj jemnąć. Niedobrze. Dobra, budujemy tatrak tutaj. To jest zbytek drewna. Zbytek łaski, mój panie. Mogę wezwać kogoś jeszcze? Ja. Jednego wikinga. Jakie to jest zajebiste, jak oni spadają z nieba. No to jest takie prześmieszne. Zrobiłeś? Dobra. Idź po narzędzia, bo naprawdę potrzebuję ciebie w rąbaniu. Musimy się konkretnie narąbać, przyjaciel. Okej, okay, widzimy, że tutaj już jakieś logi są produkowane. Tu już ścina, pięknie. Brodor Teodor. I teraz musicie wybudować mi ten tatrak. Ja tu dodam dostawcę, bo tutaj dostawcy zawsze się przydadzą. O, ołtarz.
rozpocznij składanie. Ale moment, moment. Bo zaraz może się okazać, że to trzeba zabić tych czterech. A ja tego nie ogarniam. Myślałem, że składanie ofiar będzie po prostu zbędne. Znaczy takie zbędne. Można złożyć ofiarę. No. Wszystkie twoje zasoby wyprodukowane. No, bardzo, bardzo się cieszę, nie? Tatrak jest zrobiony. Czy powstają deski? Mamy jedną deskę! Woo! Jedna deska, to tak zwana monodeska! Polski, japoński. Bez sensu. Dobra. Jeszcze... W sumie wy możecie już tutaj zacząć na kurzach, nie? Bo przydadzą się i tak dwa logi, więc... Bez zbędnego pierdolenia, nakurzać. Ty musisz robić jedno, ty robisz drugie. Ty, a ty nie masz? Ej, ma. No jest dobrze. Nic nie mówię. Najważniejsze, żeby oni tutaj nie przeszli. To wtedy będziemy naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwi. Okej. Okay. Jak ci idzie, ziom? Okej, okay, mamy aktualnie tylko jedną deskę, co znaczy, że większość już poszła tutaj. I tak, dokładnie. Mamy pana przenicznika. Wybórz, wyłącz. Ty rolnik. Rolnik sam w dolinie. Ty potrzebujesz czego? Bo nie widzę. Motek? Halo, Lesi? Potrzebujesz... sierpa. Na szczęście mamy odpowiednie zasoby, więc to nie jest problem. Co jest? Jejku, Uta, no nie martw się. Nie powalczysz sobie. Jesteś znudzony, wiem, no ale... Kurwa, taka twoja rola. Wiecie, mogę w sumie stąd eksmitować, nie? Nie mogę. Przy każdym stanowisku chyba musi być jedna osoba. Tutaj dostawców mogę usuwać, ale już nie producentów. Kurwa, ile saplingów. Ja pierdolę, jaki las mi tu zrobił. Good. Ty mnie nakurzaj zbóż. Zboże nakurzaj. Dziadego. No. I takim sposobem mam nadzieję, że dochodzimy do fajnego momentu, w którym zaraz skończymy tę mapę. Bo mimo wszystko ona jest bardzo, bardzo wąziutka. Co trochę przeszkadza. A to jest wskaźnik produkcji. No to 2 na 1. No, naprawdę nie rozumiem tego. Zgubię. No ale cóż. Mamy dwa zboża. Pięknie. Kurde, tego zboża to jest o wiele więcej niż na mojej poprzedniej mapie. To jest dziwne. Bardzo dobrze, że mamy tutaj te krzaczory. Zapewniają jeszcze trochę jedzenia. Tutaj ten ma chyba dwa. No. Lesi? Lesi? Pinto? Tak, taki Mikołaj był. No. No długo będziesz to zbierał. Dobra, zabrał jedno. Pięknie. Poszedł jeść. O, to już widzę, masz gotowe. No zbieraj, zbieraj. Dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze jedno. O, tak. I jeszcze troszeczkę. Już mamy 5. Bardzo ładnie. Dużo. Rozpocznij składanie ofiar. Mam nadzieję, że naprawdę nie okaże się to, co myślę, że trzeba jeszcze ich zabić, bo wtedy tak naprawdę składanie ofiar nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli mam wojsko, jeżeli idę w wojsko, to ja nie potrzebuję składać ofiar. No to naprawdę będzie naprawdę bardzo kiepskie. No powiedzmy sobie szczerze, bo ja zakładam, że składanie ofiar... O, cóż ofiarę. Czyli mogę otworzyć portal. Dziękuję. Wejdź do portalu. Yeah! O! Zakwasy. Nowe
możliwości. Młody architekt, gniew bogów silniejsi, wrogowie przybywają przez otwarte portale, a duża mapa. Cieszę się. Cieszę się bardzo. Okej. Okay. Wow! To jest coś innego. Wow! Oni spadają. Dobra. Tutaj chyba widzę pierwszego przeciwnika. A nie. Potężne zwierzę, które dzięki krótkim, chudym nogom jest też szybkie. Nie będzie ci wadzić, jeśli go nie zaczepisz. No dobra. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj mamy tych gałganków. Lodowy gigant. No tak. No i będzie fajnie się potłuc. Tutaj akurat będę dążył do tego, żeby się tłuc. Tutaj są resztki tych lodowych, tam chyba pozostały się po naszych poprzednich cywilizacjach. Więc patrząc na to, co tutaj posiadamy całkiem spory asortyment drewna i innych rzeczy, więc będę chciał tutaj przede wszystkim tą część zalesić, lesi. Więc robimy tak. Tu produkcja. Drwa tutaj. I warsztat z narzędziami jakoś bliziutko. No to nie ma już znaczenia, gdzie to walne, bo i tak cały ten zielony zniknie. Mamy odpowiednią ilość kamienia, drewna, więc tutaj nie jest najmniejszy problem. Przyspieszamy nasze małe bajabungi moich małych dziubongów. O, bardzo fajnie. No to już zacznij robić Z2. Proste topory przydadzą się. Człowiek sapling. Dobra, tutaj ci się przyda człowiek do roboty. Się nie będziemy już tak pierdolić z tym. Losowość. Namiot. No przyda się jeden namiot. Czemu by nie? Nasze maluśki muszą gdzieś spać. Ne? To damy wam możliwość pospania tutaj. Nie chcę zbytnio tracić na pomieszczeniach, to znaczy na miejscu, więc tutaj będziemy raczej nakurzać. Dobra. Ogólnie bardzo ładnie. Sadzonki są rzucane. Kurier. Kurierzy doskonale transportują towar z okolicznych faktorii. Zbierają oni towar potrzebny do rodzimej faktorii, a następnie zajmują się dystrybucją. Osobiście nie widzę sensu posiadania tego. Przynajmniej na chwilę obecną. Chyba, że to będzie, że o, pójdę tutaj, zrobię bazę gdzieś tu. To ja. Tylko ja zakładam, że ja będę tutaj raczej na górę. Raczej w tych terenach. Panie logistyk. Produkcja. Panie, gdzie tu mamy rybacza? Rybacz się przyda. Ale, no, kurczę, to co tak dziwnie to wygląda. Nie bardzo. Tutaj są rybki, łybki, panie łybki. Nie, dobra. Panie łybak. No to będziesz musiał tutaj zbudować kurwą, tak? Okej. Okay. To brzmi wiele sensownie. Okej, okay. Drwal już ma 10 bali drewna, więc bardzo dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o zasoby drewniane. Nie mamy na co narzekać. Tutaj przydałby się kamieniołom dla pana kamieniaka. Kamieniołomy są bardzo dobre, nasi ludzie je lubią. Ale jemu przydałby się ten młotek śmieszny. Raz, dwa. I wędka. Mamy odpowiednio wszystkiego, więc tutaj się nawet nie martwię. Myśliwy zapewni, że musi skóry. Kurczę. Mamy te dziki, ale ja się zastanawiam, czy to będzie takie łatwe. Czy on, on za chwilę nie zginie? To by było śmieszne. Dobra. Z tego co pamiętam, najlepszym sposobem na jedzenie jest piekarnia, farma i młyn. To jest w chuj zasobu. I trzeba będzie je zrobić. Chciałem zrobić właśnie myśliwego, ale zobaczyłem, że tutaj trzeba drewna. Desek. Więc przejdźmy od razu do naszego
Tatraka. Tatraczana. I robimy kolejne. To jest śmieszne, to pomyślcie tylko parę jednostek. No ale zwiększa mi limit o 4, więc to jest również wystarczające. Toś wiem, że potrzebujesz tego. Ja zdaję sobie sprawę, Heniu. Tylko nie wiem czemu. On tutaj... O, mamy wyprodukowane. I czemu nie wziąłeś? Halo? Krzysiu, czemu żeś nie wziął? No, wziąłeś? No co? Nie, aha, jest w produkcji. Czy nie jest jeszcze wyprodukowany? Ja pierdolę. Sorry, mój błąd. To jest takie dziwne. No ale... Okej. Okay. Mamy, więc możesz nakurzać. Bardzo się cieszę, bo będziesz nam dostarczał drewno. Drewno. Jedzenie. Więc myknę ci tutaj ki. Chciałem powiedzieć mały magazyn, ale chyba tutaj się mija z celem. O! Tutaj myknę mały magazyn. I może tutaj. A żeby nie niszczyć krzaczora tu. No to jest ile? To są dwa kawałki drzewa, no Jezus. Nie jest to dla mnie jakaś specjalna strata, biorąc pod uwagę, że no, mamy tego drewna sporo. Co się stało? Zbyt głodny. No właśnie, tutaj nasi ludzie zaczynają powoli głodować. Będzie trzeba naprawdę przyspieszyć. Czy w trakcie tego potrzebny jest kamień cegielny? No właśnie. Teraz musimy wybudować kamieniołoża. Kamieniok. Jak bardzo mi to zwiększy problem? No dobra, tylko dwa logi. Nie jest to specjalnie bolące. Na szczęście nasz drwal naprawdę nakurza srogo. Mamy 9. Kurde, 8. Aktualnie 8. Aktualnie 9. 8, 9. 8, 9. 9, 8. What the fuck? Czasami nie rozumiem tej gry. Ona jakby myślała do przodu lub do tyłu. No, aktualnie przechowywane 5, wyżywienie w coś tam. Bardzo ładnie. Cieszę się, że moje ludziki mają co robić. Teraz zacznijmy wam nakurzać drogi. Drogi są akurat bardzo przydatne, więc tu... O, pyk. 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 O, pyk. Pyk. No i spoko. Mamy drogi, troszkę szybciej chodzimy. Jest przydatne. Czy to nam jakoś pomoże? Dobra, tutaj gościu składuje ryby. Jest naprawdę w porządku. Ryb mamy 5 na 5. Plus tutaj. Nie powinno być problemu z jedzeniem. Czy wytwarzamy deski? Ile desek mamy? Aktualnie mamy 5 desek. Jesteśmy szczęśliwą społecznością deskarzy. Żeby nie było problemów najmniejszych, to tutaj jeszcze dorobimy sobie tą dróżkę. Tutaj będzie zwalane wszystko. Jeden robotnik magazynowy przyda się, ale mam wrażenie, może być złudne albo i nie, że już mamy prawie limit. Okej, okay, mamy tu, to trzeba zrobić to. Okej. Okay. Dwie deski, 4 bale. Nie ma problemu. Najmniejszego bali mamy od kurwy. I jeszcze troszkę. Ale to, co się stanie i co zobaczymy w dalszej części naszej rozgrywki, będziecie musieli poczekać do następnego odcinka, dlatego trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.